Ziemia zamarzła, piekło się nie rozstąpi. A Adrian tucze i tucze. Dlaczego ty myślałeś, że Ziemia nie będzie zmarznięta dzisiaj? Bo jest na plusie. To za dupę o tym nie wiem. Pierwszy dzień na plusie. Adrian myślał, że Ziemia nie będzie zmarznięta. Na pace mamy 4 worki betonu, czy coś? To przywitałaś się ładnie? No nie, bo czekam na ciebie. Dzień dobry. No nie, zróbmy ładny wstęp, a nie. Dobrze. To też się pokaż, powiedz dzień dobry. Cześć. Wreszcie wróciłam na zadupie po nieobecności długotrwałej. Jest zimno, wieje i w sumie to tyle. Możesz tu podjechać jedno. Nie, nie, nie. Nie będę tu podjeżdżać, gdyż nie wyjedziemy. No, tak daleko muszę chodzić? Adrian ma jakieś dziwne wyobrażenia, że się nie zakopie, a już miał brzuch problem, żeby wyjechać. Zaraz wam pokażę, co mamy na Żuku. Tak, a więc na Żuku mamy tyle worków betonu. 4-5 chyba nawet jest. No i tutaj Adrian zjechał, udało mu się. Tam jest brama. O, nawet słońce wyszło jakieś. No i tu wjechał i tam dziubie. Taką misję wymyślił dzisiaj. Ale w sumie no nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, czego on się spodziewał po tym. Ciekawe, co będzie słychać przez ten wiatr dzisiaj. Ogólnie pamiętajcie, wiotr jest najgorszy. Gdyby nie wiotr, byłoby spoko. Ja oczywiście ubrana jak ludzik Michelin, nie inaczej. Tak, jest zimno. Powtarzam to już po raz 10 dzisiaj. Jak jest zima, to jest zimno. Jak jest zima, to musi być zimno. No i Adrian robi, a ja nagrywam film, jak zawsze, nie? No, ale dobra, czekajcie, pójdę z wami zrobić obchód dzisiaj ja. Po 100 dniach niebycia tutaj idę obczaić, co się zmieniło. Muszę chodzić, w ogóle zapomnieliśmy tej baterii, nie? Aparat przyjechał z nami, ale nie mamy baterii, bo ktoś nie zabrał. I to nie byłam ja, a może ja. No w każdym razie chodzę ze statywem i mikrofonem przyczepionym do statywu, tak żeby było zabawniej. Bo jesteśmy przygotowani jak zawsze, czyli wcale nie jesteśmy przygotowani. Co, żyjesz? Co? Pytam, czy żyjesz? Możesz powiedzieć Rudej, że urodziłem. A, Ruda, mam powiedzieć, że urodził Adrian. Wcale nie ja. Ruda z Chobyjno, no nie? Pozdrowionka. Dobra, idę... Idę tam, zobaczyć tam. Co tam ciekawego? Wczoraj widziałam, że przyszli tu goście jacyś. Sarni goście. O, weźmiemy tą kartę z fotopułapki, to może wam wrzucimy. Czy coś się nagrało? A, tu jest Bajorko. Gdzie jest Bajorko? Beka ty. Nic tu nie widać. Można się nieźle w wodę wpieprzyć, coś czuję. W sensie, nie wiem, na ile jest zamarznięta. Nic tu nie chodziło po Bajorku. A tu? A tu sarny były. Albo dziki, nie wiem. Sarny raczej. Jest wytuptane. Wykopytkowane, o, to jest najlepsze określenie. Wykopytkowane.
O, albo jeszcze was wezmę kawałek dalej. Tam będziemy. Może uda nam się wyjść z działki dzisiaj inną stroną. Nie wiem na ile, ale zobaczymy. Tu są kopytki też. Idę za sarną. He, he, he. O, przebijam się przez straszne krzaki. Tu widzę, że jest jakieś to. O, gniazdko, patrzcie. Tutaj. A nie pamiętam, czy to było już, czy nie, bo tutaj jedno to widzieliśmy, że jest. Tam jest przysypane śniegiem. No, tu sobie sarenki chodziły. I my idziemy teraz tak, jak one szły. Tutti, tutti. A, ja tu nie przejdę, bo tu jest tak wąsko. A myślałam, że mi się uda. Bo chciałam wyjść tutaj na drogę i w sumie zobaczyć, bo są ślady jakiegoś lisa albo coś. I chciałam też je wam pokazać. Ja wszystko chcę wam pokazać. Ale nie wiem, czy się tu nie wywalę. No chyba zaryzykuję, bo nie chcę mi się wracać na drugi koniec działki. Oficjalnie ogłaszam, już udało mi się przejść i nawet się nie zabiłam, także możecie mi wysyłać gratulacje w komentarzach i do tego 5 zł za to, że się nie wywróciłam. Oczywiście żart to jest. Znaczy oczywiście, jeśli chcecie, to możecie nas również wspierać, nie tylko finansowo, ale możecie dawać nam łapki w górę i suby. I Adrian powie: o, ja nie miałeś tak żebrać, nie miałeś tak żebrać. Nie no, żart, to są żarty oczywiście, nie? Co ja mówię, więc... O, tu szedł jakiś kopytkowy zwierz, ewidentnie. O, a tu jest łapa odciśnięta. Ale widzieliśmy tam ślady butów dalej, więc przypuszczam, że szedł tu ktoś z psem. Natomiast zobaczcie, co jest tu. I to jest ślad krwi jakiejś. Widzicie to? I tu są łapy właśnie jakieś. Tu są kopytka, a obok są łapy idą. Dobra, idę w drugą stronę. Tu ktoś chodził też, widać są ślady stóp. O, widzicie? A tu są ślady łap. I są dwa typy, widzę, tych śladów łap, bo jedne są większe, a drugie są mniejsze. I tu jest ta większa łapa, tu, a tu jest ta mniejsza. Więc teraz, nie wiem, pytanie jest takie. Zaraz się oddalę, w sensie pójdę w stronę tam, do płotu i zobaczę, czy to jest, ten ślad idzie w jednej linii, bo tam też widziałam ślady właśnie łap. Nie tylko ślady kopyt. No jeśli pójdzie w jednej, to wilk. Tak myślę. I z tego, co się dokształcałam. A w tamtą stronę, za tamtym lasem, znaleźliśmy kiedyś, w zeszłym roku, tu kupę wilka. Adrian mnie już opieprzył, że historię tutaj dorabiam i że to na pewno nie wilki, że ja od razu wilki widzę i w ogóle. No ale tu już nie ma śladów człowieków, tylko są ślady kopytków na pewno. Jakichś, o tu na przykład. Aha. Dobra, zobaczymy, zaraz tam coś wychodziło, gdzie są ślady żuka, więc obawiam się, że mogliśmy już też coś zajeździć. Zaraz zobaczymy. Ale tu pewnie dzikie psy biegają też. O, patrzcie, tu są te ślady. Tu. I tam tuptało to coś. Przez pole. No, w porównaniu z moją ręką ten ślad jest dosyć duży. Niewykluczone, że łaziło tu coś. He, coś. A tu?
Tu są chyba kopyta, ale takie. Tak to wygląda jak kopytka. Nie wiem, może ktoś z Was lepiej się zna na tropach niż ja i powie mi, czy to mogą być tropy wilka. O, widzicie, tutaj też są, ale już są takie trochę zasypane. I tu. One wydaje mi się, że tak w miarę idą w prostej linii i się nie rozdwajają jakby. Pójdę jeszcze kawałek zobaczyć tu w tą stronę, ale one się tu kończą. Tutaj jeszcze widzę, że są. Tu jest jeszcze jeden. I tu jest jeszcze jeden. Czyli coś przechodziło z jednej strony na drugą. I ewidentnie widać, że drapieżne. O, tutaj jeszcze też idzie. Tu. Tu nie ma. Już, a tu już jest koniec płotu naszego. No i tam dalej może coś jeszcze szło, ale. Ale chyba nie idę tam dalej. Także jak się znacie na tropach, to dajcie znać, czy wiecie, czyje to tropy. A jeszcze można zobaczyć, czy w ogródku się coś nie odbiło. W sumie. Aha, a tu przejdę, nie przejdę. Boże, zasypał to. W sensie to leży kupa liści, jak widać. I kupa czegoś. Słomy, siana. O, tu są jakieś, patrzcie. Czekajcie tu. O. Zobaczcie, czyje to są ślady na przykład. Takie podłużne. To wychodzi jakby z tego, ze słomy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak jakby coś ciągnęło do. Coś ciągnęło. Dobra, nieważne, bo ja gadam głupoty. O, i tu też są takie ślady, to może mysz jakaś albo jakiś taki. I co, w ogródku? W ogródku nie ma śladów żadnych. Jednak ten płot śmieszny zdaje egzamin chwilowo. Ciekawe jak długo. Teraz jest fajnie, bo wiecie, wszystko widać, nie? Nie trzeba się zastanawiać. W sensie widać, co gdzie chodzi. O, i tutaj też na przykład coś szło. I tu aż do ogródka kawałek. Też nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, wracamy do Adriana. Wiesz, że znalazłam tam ślady krwi? No, przypuszczam, że coś tam mogło się zranić. Rozłóżmy ten statyw i pomożemy. Tak, to miał być odcinek o... Co my w ogóle dzisiaj robimy? Wylewkę w szopie. Wylewkę w szopie. Widzieliście, jaką mamy szopę zajebistą? Nie wiem, czy widzieliście tą szopę, a musicie ją sobie wyobrazić. My sobie wyobrażamy i budujemy już wylewkę w środku. O, proszę bardzo, jaka szopa przepiękna. Adrian teraz myśli poza kadrem. No. Myślałam, że coś im powiesz. Ja bym chciała wam powiedzieć coś mądrego. Natomiast nie mam nic mądrego do powiedzenia dzisiaj. Oprócz tego, że jest zimno, jest mi zimno. I oprócz tego, że nie wiem co. Pokażę wam, jak Adrian wykopał dziurę. Znaczy wybił? Nawet nie wiem. Proszę bardzo. Jest dziura w ziemi. A majster jest tam. Majster klepka. Kula się po żuku. Ewidentnie. Mówiłam mu, że musimy się pospieszyć dzisiaj, bo szybko zrobi się ciemno, a jest już po 14. No to nie, to widzicie, że poszedł do żuka i nie wiem, czy płacze w środku, czy co, bo nie może dziury wykopać, bo jest mróz, kto by się spodziewał.
Ciężka, ciężka sprawa to jest, powiem wam. O, patrzcie, jednak idzie, jednak się zdecydował. Przestał płakać i idzie. Co on będzie robił? Niesie poziomnicę. Zdrowy zagonku. Poziomnica na horyzoncie. Niestety trochę trzeba będzie ich założyć. Ale postaram się. Mówisz? Pierdolni wtedy. Już idę. Tak z życia. Ja zawsze robię wszystko z życia. Ty mnie nie nerwuj. A może byśmy ten stół przynieśli w robocie? To nie ma sensu. Co teraz robił? A muszę poskręcać z tego taką ramę. Procesy myślowe zachodzą. Czysty. A weź no przynieś piłę. W dziurze. I baterię piątkę. Jak sprawne oko może zauważyć, ta wlewka jest trochę mniejsza niż ta nieistniejąca szopa, gdyż ponieważ jest to wlewka tak naprawdę tylko pod imadło. Ale piłę to chcesz tą, tak? No tak. Pod imadło, gdyż na razie to będzie jedyne miejsce, gdzie będzie można sobie poszaleć pod dachem, to będę tutaj żył wszystko. Jeżeli po zapakowaniu tutaj desek, słupków i wszystkiego będę tutaj w stanie w ogóle wejść. Ale zakładamy, że kiedyś będę i do tego to sobie teraz robię, bo jak tego teraz nie zrobię, to potem nigdy tego nie zrobię. Ty nie chcesz się sam trzymać. Ty kto je pomyślał? Tak jakby grawitacja tu działała. A ja myślę, że jakbyśmy na księżycu byli. Poczyjmy, to poczyjmy, pana. Jak jesteś cwaniak, to mi daj 5 zł. Nie, cwaniak daje 3 dychy. Czemu 3? Jest tu jakiś cwaniak? Nie. To daj 5 zł. No właśnie. A cwaniak 3 dychy. Ciężkie życie. Wiesz co wymyśliłem? O nie, nie chcę. Ja to trochę wypoziomuję, ale za to nie sprawdzę, czy jest naprawdę to kąpiel i wszyscy, co mają ocenę. Czyli ty? Nie, mi to nie przeszkadza, że to będzie po prostu kąpiel. Akurat pod tym względem jeszcze nie, ale normalnie. Mi się zimno już robi. Bo nic nie robisz. Bo nie mam co robić. No trzymaj dalej. Ale trzymaj. No ale ja się boję. Nie ufam ci. No trzymaj, to no, trzymam. Przez coś. Kurwa, ta deska mi była potrzebna. Była. Jeszcze bym mogło kawałek wejść. Kurwa. Oczywiście siekiery nie wziąłem. Siekiera, motyka, baba, goła, Marian, bardzo popierdoła. Siekiera, motyka, piłka, łeb. Coś tam, coś tam.
update sytuacji. Adrian pojechał ukraść gruz z podjazdu. Ja ładuję telefon, bo już się rozładował cały. A tam będziemy zaraz sypać gruz i zalewać betonem. I będziemy spadać, bo będzie się pewnie robiło ciemno już niedługo. Chociaż niebo na to nie wskazuje, ale już godzina wybije niedługo. Macie przed sobą najbardziej przygotowanych ogrodniczych youtuberów na świecie. Rozładował mi się telefon. Dobra, tutaj beton, tam Adrian robiący beton. Co robisz teraz? Teraz tutaj będzie blaszka. Znaczy nie będzie wbetonowana, ale musi potem pasować, także przymierzamy. Rezygnowaliśmy już ze statywu. Z czego? Ze statywu. No ale ja nie wiem, czemu to zrobiłaś. No nieważne. Bo myślałam, że będę musiał jeszcze ładować dłużej telefon. No, także Adrian tutaj kończy dziubać. I to w sumie na tyle dzisiaj, nie? Czy coś jeszcze jest w planach? Wykorzystaliśmy 3 worki betonu, 2 są wciąż na żuku i nie wiem, co z nimi zrobimy. Zostawiamy je tu, nie? No tak, może się tutaj pierdolę. No nie i... Nie tylko coś przykryć, nie wiem czy. A nie lepiej ci je zawieźć do tej? Do szopki? Tak? No. Czy to za daleko? Zawieźć. Przynajmniej będą pod dachem, nie? Jak widzicie, jest już ciemno prawie. Adrian czyści taczkę. Ostateczny wygląd tego czegoś, co robiliśmy dziś, jest taki kurturarny, że tak powiem. Adrian tutaj wygładził, Nie spodziewałaś się, Nie wiedziałam, że masz takie zdolności. Ja nie, przyniosę ten pieniek. Nieprawda. Pieniek jest tymczasowy, bo nie mamy ładnego pienka. No. Więc będzie... No to śmigaj po niego dalej. Możecie popatrzeć jeszcze na zimowe zadupie po raz setny dzisiaj. Czy coś? Tutaj były jakieś dziki ewidentnie. Adrian, co ty robisz? Po pieniek miałeś iść. No tak. Po drodze. No, przyniesie ten pieniek wreszcie, czy nie? 3 godziny muszę czekać, żeby pieniek przyniósł. Ja nie wiem. Co tam być w ogóle? Musi obrobić pieniek. Zapytajmy go, czy przywiózł dzisiaj siekierkę. Ale ja nie będę tego dzisiaj robił, bo już no chcę jechać do domu, nie? No tak, ale mówiłeś, że chcesz to teraz zrobić i tam go zanieść. Nie, najpierw chciałem go zanieść, a potem sobie przypomniałem, że jest niezrobiony, więc uznałem, że łatwiej będzie, jak ty przyjdziesz. Dobrze, to możemy już się zbierać stąd, czy nie? Wkrótce, niebawem. W takim razie dziękujemy, że z nami dzisiaj byliście i do zobaczenia. Do widzenia. Pa! Zostałam oddelegowana do nagrania tego, jak Adrian wyjeżdża żukiem, bo nie wiadomo, czy wyjedzie normalnie, czy jednak nienormalnie. Także zobaczycie, jak ten oto potwór wyjeżdża w śniegu. 3, 2, 1. Czy żuk da radę? No już widzę, że mu kurwa ciężko idzie. Nie żeby coś, ale Adrian chciał wjeżdżać dalej jeszcze. No jest, udało się.
Potwór. Już zwątpiłam w to, że wyjedziemy stąd dzisiaj. Ale jak widać, niepotrzebnie. Dobrze, idę. A może już pociągnę za sobą jedno przęsło bramy przy okazji. Zobaczymy, co Adrian powie. I co powiesz widzom? Jak ci się wyjeżdżało? Myślałam, że nie wyjedziesz już. Ja widziałem, jak chcesz buzi z gilami. Dobry gilek? Mniam, ale nie nagrałam, jak jem twoje gile, widzisz? To teraz nie będzie na filmy. Tak, wiedzisz, mam na wąsę? Nie, ale w nosie masz. To już widać.